Artystka o charyzmie, jakiej próżno szukać w dzisiejszych czasach. Jej kunszt interpretatorski wzbudza ogromne emocje wśród publiczności. Jak sama o sobie mówi, po prostu śpiewa piosenki. Moim i Państwa gościem jest pani Edyta Geppert. Dobry wieczór, pani Edyto. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kiedyś powiedziała pani takie zdanie: staram się wykonywać swój zawód uczciwie. To naraża mnie na różnego rodzaju przykrości. Co ono oznacza? No tyle, to oznacza, co oznacza. To znaczy ludzie po prostu nie rozumieją tego, że wymagając od innych, wymagam również od siebie bardzo dużo i to, że zawsze się staram, żeby każdy koncert był ten najważniejszy i ten jedyny, czasami wzbudza niezadowolenie u ludzi, że tak powiem, postronnych, czy organizatorów, czy jakoś związanych ze sceną, na której danego dnia występuję, że przecież inni byli, wszystko było w porządku, a pani czegoś tutaj, a mnie się wydaje, że to są po prostu podstawowe sprawy, które w moim pojęciu powinny mieć miejsce, czyli na przykład nastrojony instrument, co nie zawsze ma miejsce, czy też to, że próba musi trwać tyle, ile potrzebuje. To są takie właśnie przyziemne i wydawałoby się mało znaczące, a jednak dla mnie bardzo istotne sprawy. Nie zawsze znajdują zrozumienie. Ja rozumiem. Miło mi bardzo. Przez ponad 30 lat pani działalności artystycznej dobiera pani sobie repertuar poprzez jakieś kryteria, zasady. I czy one się zmieniły się poprzez te 30 lat, czy one od początku aż do dnia dzisiejszego są te same? Są takie same. Po prostu kieruję się swoim gustem tylko i wyłącznie. I jeżeli coś mnie zainteresuje, zachwyci, zaciekawi, to jest to materiał, nad którym chcę pracować. Nigdy nie kieruję się jakąś, nie wiem, modą, czy też nazwiskiem, czy nie wiem, tym, że powinnam coś zrobić. Po prostu mój gust jest tutaj wyznacznikiem. A od czego pani zaczyna? Od tekstu czy od muzyki? Zawsze od tekstu, chociaż zdarzyło się, nie wiem, może ze dwie, przez te 30 lat, ze dwie, trzy piosenki, w których zachwyciłam się muzyką, ale generalnie nie. Generalnie ważna jest ta opowieść przede wszystkim. A później szukam kompozytorów, którzy by to podkreślili, to o czym chcę opowiedzieć. Wczoraj obchodziliśmy 37-lecie pontyfikatu, wyboru Karola Wojtyły na papieża. Tak. I z tego, co wiem, pani występowała, spotkała się z papieżem Janem Pawłem II z okazji jego 25-lecia. I gdyby pani mogła nam coś opowiedzieć, czy pani pamięta to wydarzenie? Jak się pani wtedy czuła, jakie emocje wtedy towarzyszyły? Myślę, że tak jak wszyscy, to były rzeczywiście, nie da się zapomnieć spotkania z takim człowiekiem. Już papież już wtedy był dosyć schorowany i słabszy, ale są sytuacje i są odczucia, które bardzo trudno jest wyrazić słowami, żeby to nie było banalne. Bardzo to była dla mnie wyjątkowa chwila i cieszę się, że mogłam tego doświadczyć po prostu. Rozumiem. A czy myśli pani już o nowej płycie? Nie. Nie, dlatego że powiem w ten sposób, że po prostu nigdy nie myślałam o płycie. Zawsze to jest tak, że w jakiś sposób dość naturalny zbiera się materiał i jeżeli się zbierze, to po prostu organizujemy się, zbieramy szyki i myślimy o płycie. W tej chwili jeszcze nie ma po prostu tego materiału. Jest pani znana szerszej publiczności z takich bardziej poważnych, nie chcę powiedzieć smutnych, lirycznych. Tak. A dzisiaj podczas dzisiejszego występu dała się pani poznać od tej strony bardziej kabaretowej.
Skąd pomysł na coś takiego? No, taka kabaretowa jestem od samego początku. Po prostu ludzie, którzy nie byli nigdy na koncercie, mówią o mnie i o moich piosenkach, że są właśnie smutne i liryczne i że jestem taka poważna. Ci, co chodzą na koncerty, wiedzą, że troszkę tam tego figlarności, że tak powiem, i uśmiechu też można znaleźć. Rozumiem. A piszą dla pani teksty i muzykę wielcy artyści, takie jak Agnieszka Osiecka, Wojtek Młynarski, tak, Marek Danian, tak. Żywicowski. Czy odważyła się pani, czy może już była taka sytuacja, że zaśpiewała pani jakąś piosenkę debiutanta? Oj tak, to jest jedna z piosenek, którą pamiętam bardzo. To jest taka osoba, którą zresztą od czasu do czasu spotykam się na koncertach, która po prostu wysłała mi swój tekst. I tekst był genialny. Tytuł nosi Landrynki i jest na płycie Pytania do Księżyca. I to była po prostu od tak wysłane. Także na pewno nie kieruję się nazwiskiem. Kieruję się, tak jak już mówiłam na wstępie, historią. Jeżeli coś mnie zaciekawi, to jest właściwie podstawowy warunek. Nie nazwisko, tylko ta historia. Rozumiem. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Nazywam się Edyta Geppert. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam czytelników i widzów portalu mamniusa.pl. Super. Dziękujemy bardzo.